Cześć wszystkim, z tej strony Tomasz Madzia. Właśnie wybieramy się w bardzo ciekawą podróż do Żywca. Mianowicie jesteśmy w trakcie realizowania nagrania dla Tomka Habdasa. Jest świetnym człowiekiem, pochodzi właśnie z okolic Żywiecczyzny. Jedziemy nagrać bębny z Kubą Jagiełką. Będzie ciekawie. Generalnie obecnie, z racji tego, jaką mamy sytuację na świecie, zajmuję się obecnie jakby głównie realizowaniem dźwięku. Mam kilka projektów obecnie w ruchu. Mam nadzieję, że wyjdą ciekawie. Jeden teledysk z Tomkiem Habdasem już wrzuciliśmy na internet, czy do internetu, na YouTube, jak to się mówi. No i zobaczymy, co to będzie ciekawego. Nadeszła nowa jakość filmów na moim kanale. Mam nadzieję, że dodamy jakieś tłumaczenie albo coś, bo wiem, że mam bardzo dużo widzów, którzy no nie są polskojęzyczni. Duże gro moich obserwujących czy subskrybentów na kanale zbierało się przez 10 lat. Jest kawał czasu i nawet próbuję się zastanowić, czy ktoś w ogóle z tych widzów jeszcze te filmy ogląda, także film będzie wrzucony totalnie na spontanie i do zobaczenia z Jakubem. Zajeżdżamy pod dom. No kurde. Jaja se robicie, że właśnie przejechałem 3 domy, żeby nagrać ten filmik. Możecie tam zobaczyć pana Jakuba. Zbijamy sprzęt. Gdzie tam ktoś w bramkę? Wygrywasz vloga? Proszę Państwa, dzisiaj będziemy widzieć się w studiu. Studio to jest przepięknej urody, bardzo przepięknej. Jeszcze tam nie byłem, na zdjęć nie widziałem, ale gwarantuję Wam to. Pozdrawiamy, widzimy się w studio. Dzień dobry. Wielki człowiek. Kuba. Przybyliśmy do studia. Działa. Ta radość na twarzy. Stary dobry metal. Tyle sprzętu. Nikomu to niepotrzebne. No ale po co? Po co? Po co tyle sprzętu? Przecież tam dzisiaj się wszystko kręci na komórce. Przecież teraz to wszystko idzie tak po prostu, nie? Idziemy rozstawiać bębny. Do widzenia. Jak tam, Jakubie? Dzieje się. Dzieje się? Dzieje się. Paweł tutaj dzielnie kabelki już zwija. Jakiś patałak źle kable rozłożył. No właśnie. Pytanie, który? Znaczy nie, no ja rozkładałem wszystko. Proszę popatrzeć, jak ładnie. Jeszcze pan nie podłączył rajda. Tak się z nim pracuje właśnie. Chce pan pojemność czy dynamika do rajda? A kogo my tu mamy? Serwus. Witam serdecznie. Co mi się wydaje, że to jest sprawca całego zamieszania. Ale dzisiaj będzie super. To jest tyle fajnych zabawek. Niesamowite. No. Drodzy Państwo, co się tutaj dzieje? To jest człowiek odpowiedzialny za całe zamieszanie. Ja bym ci to uczynił. I rękami. No to wchodzimy do studio i zacznie się zabawa. Muszę jeszcze sesję zgrać. Jest poprawiony. Dzień dobry, bliżej krawędzi dodałem, żeby... No? Jak uderzasz, trochę jednak w stosunku do kłapania za mocno jakby się otwierał hi-hat. Jakby troszeczkę zmniejszyć to otwarcie. W sensie, że jak gra na chacie normalnie. Tu grasz normalnie, wiesz, kłapiesz, nie? No. Ale potem otwierasz, uderzasz to trz, nie? No. To słychać jak jest i ona się późno odbija, nie? No. Żeby troszeczkę zmniejszyć tą przerwę. No. Kuba wygląda, jakby wiedział, o co chodzi. I nagrywać. Dwa. Nie całe. Nie, właśnie chcę tam. Czemu?
już ma tam 40-50 minut pomysłów. Śniegu nie ma, mrozu nie ma. No, także zostało nam teraz tylko zwinięcie bębnów. Kubuś właśnie już czeka, śmieje się ze mnie. Trzyma mi drzwi. Proszę spojrzeć, jaki dzielny, pięknie nagrał bębny. Mamy wbite. Ja wiem, czy pięknie. Na pewno wbite. Wbite, wbite. Kubuś się to chwalił, ten chłopie, że mają wiadro Bielsko. Pozdrawiamy. Super urządzenie masterująco, kompresująco. Właśnie nie pamiętam, ale coś na by chyba. I to było takie dość fajne urządzenie, które w momencie, w którym puszczałeś coś na sumę, to wszystko miało brzmienie, jakbyś to jeszcze skompresował pod minus 0,1. Tak ewidentnie pod korek. Wysyłasz do nich, to potem się robi właśnie, wysyła się minus 14 lufsów, a nie napompowane. Żeby do telewizora masz minus 23. To jest taki myk, że radio zawsze dostaje mniejszą, powinien dostawać. Jak to jest? Radio powinno dostawać mniejszą ilość sygnału w piosence? Pierdolę. Nagrać coś mądrego, nie? No, chciałem mądrze. Wyszło jak zawsze. O, przed nami jeszcze jedna część nagrania. Będziemy nagrywać skrzypce u mnie w domu. Tomek tam również będzie. Jest z nami kamerzysta. Będzie całkiem ciekawe nagranie. Robimy taki myk, patrz. Czekaj. Jakubie, Jagiełka, jak się czujesz po nagraniu? Bardzo dobrze, no, ale jak zawsze... Nie przeklinę na moim vlogu, pierwszym vlogu, który wrzucę prawdopodobnie na YouTube'a, no. Co zrobić? Zatem, Jakubie, raz jeszcze zapytam grzecznie, jak się podobało nagranie? No to masz mnie denerwował, a tak. Tomasz na nas już wyczekuje. Będzie fajnie, także... Kuba jedzie do domu, a za chwilę zabieramy się za skrzypce. No, zatem Kuba odwieziony. Mamy pierwszą część dzisiejszego nagrywania za sobą. Jestem ciekaw, jak będzie się podobać w ogóle wszystkim moim widzom taka forma prowadzenia kanału. Stało się ostatnio bardzo popularne, dużo ludzi to robi. A sam lubię się też otwierać w ogóle przed kamerą. Zawsze to lubiłem, muszę przyznać szczerze, że jakby... Praca z kamerą nie jest dla mnie obca, żeby nie zabrzmiało to jakoś, że się przechwalam w jakiś dziwny sposób. Ale chodzi generalnie o taką sytuację, w której będąc w telewizji, czy będąc gdzie indziej na planach teledyskach, w różnych takich sytuacjach, gdzie człowiek jest nagrywany, także rzecz, której się ktoś boi, bo jest to spowodowane jakimś takim stresem, czy po prostu wstydem, nie wiem jak to można też inaczej nazwać. Wydaje mi się, że takie rzeczy po prostu trzeba przełamywać i próbować ze swoich rzeczy na nowo. O, i zdarzają się też takie momenty jak teraz, że zaczyna się zawieszać. Bo totalnie nie wiem, co można by powiedzieć więcej, ale dobra, żeby nie przedłużać, jedziemy dalej. Za chwilę studio u mnie i nagrywamy skrzypce. Ciao! Musi obwąchać. Nie ma, mrozu nie ma.
całkiem grubo. Nagraliśmy jakieś 60 ścieżek, także mamy ogrom materiału. Tomek spisał się na medal. Nagraliśmy Soundstone Studio w Żywcu u Pawła Kurowskiego, super ścieżki perkusji, które nagrał Kuba Jagiełka, którego mieliście okazję zobaczyć wcześniej. Muszę przyznać, że no, te mikrofony, całe te preampy, które tam znajdowały się w tym studio, no to wszystko robi po prostu niesamowitą robotę i mam nadzieję, że uda mi się to jeszcze jakoś fajnie zmiksować. To było nasze cudowne tło do nagrywania chłopaków. Wracam do komputera, trzeba zmiksować te ścieżki. Dzisiejszy dzień to było mocne 12 godzin po prostu na pełnych obrotach. To jest, że tak powiem, kwintesencja energii, którą posiadam w sobie obecnie, a właściwie kwintesencja braku energii. Mam nadzieję, że następne nagrania będą równie ambitne, a przy okazji nie będę musiał się aż tak wysilać. Czasem trzeba się wymęczyć, żeby wyszło coś fajnego. Tymczasem do zobaczenia, dzięki za oglądanie. Odwiedzajcie wszystkie moje kanały, wszystkie Instagramy. Czasami jestem na Twitchu. Możecie obejrzeć mnie w tymże właśnie tutaj środowisku. Także to tyle. Cześć!